dołączysz do nas. Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z God of War Ragnarok. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I kontynuujemy naszą przygodę z Freją. Cały czas się tak zastanawiam, gdzie jest ten mały pierdzielnik, Atreus. Nie. Ból tylko się nasila. Czy nigdy nie będę wolna? Co jeszcze muszę zrobić? Dobra, idziemy do tego mostu w poprzednim odcinku wczorajszym o 17, bo jak wiadomo, o godzinie 15 wrzucamy teraz On Till Dawn. Pojawiło się runiczne słowo, widzisz? No to je przeczytajmy. Czas wymówić słowo. Fluka. Stoczyłam tak wiele walk. Dlaczego tak przeraża mnie to, co jest za drzwiami? Najtrudniejsze walki toczy się w duszy, ale tym razem nie będziesz sama. To zazdro. Poziom srebrny, okej. Bardzo dużo rzeczy w ogóle udaje nam się znajdować. Tutaj, podczas tej gry. Pytanie, czy udało nam się znaleźć na wystarczająco tyle, żeby nam to coś powiedziało. Ostatnie, co łączy mnie z Asgardem. Wbiliśmy ten miecz w kolumnę razem. Ten miecz wykuto na ceremonię. To symbol naszej więzi. Molna! Kamień nie chce go wypuścić. Nic tak nie łączy, jak głębokie rany. To część jego przysięgi małżeńskiej. Niestety miał rację. Nie umiem zerwać mojej więzi z Asgardem. Więzi z moim synem. Z Walkiriami. To nie tylko Królestwo Odyna, ale też moje. Odrzucam ten ból. Nie będę więźniem jego czynów. Ten miecz nigdy już nie będzie nasz. Ale wciąż może być mój. Z pewnością na tym skorzysta. No dobra, odzyskaj Mordul. Zblokowano nowy miecz, możesz dostosować wyposażenie Freyi w menu broni.
No dobra, pokaż, co tam masz. Szybkością nakładową. O, może być. No, dajmy jej to. Tu sobie polepszmy. Okej. Dobra, to na razie niech tak będzie. Co tu jest w pancerzu? Amulet. Okej. Aufrey. A w umiejętnościach, czy ja coś mogę jeszcze zrobić? Mogę. No, tylko kwestia jest taka, że ja strasznie tych umiejętności nie używam, nie? Freya to może jeszcze coś tam poużywać, nie? Bo ona jakby... Ona jakby cały czas coś tam robi, nie? Ale... My to tak nie za bardzo. Coś tu jest do zebrania? Nie. Czyli da się to zniszczyć, okej. Okay. Pytanie po co? Coś nowego? No, jakiś znacznik. Byle do kolejnej walki, prawda? Tak. Odniosłeś dziś ważne zwycięstwo. O, a ten skąd się wziął? Kratosie, jesteś cały? No ty gnoju. Zbugował się w ścianie? Jeśli mogę. Bata. Od kiedy to prosisz o pozwolenie? Po prostu zawdzięczam ci życie. Choć jest, jakie jest. I sprawiłem ci ból, narobiłem kłopotu. Wiedz, Frejo, że tego żałuję. Też chciałam zakończyć tę wojnę. Wiem, ale tak czy siak obiecuję poprawę. Spełnię każde twoje życzenie. Mam wobec ciebie dług. Doceniam to. Nawet jeśli nadal będziesz nieznośnym mądralą. Obawiam się, że tego nigdy się nie oduczę, o pani. Dobra, gdzie my mamy w ogóle iść, bo to jest... No chyba na dół z tego, co mi tu strzałka i pokazuje.
Pomniałem. Tego wcześniej nie widzieliśmy. Co tam napisali? Nie wiem, głowo. Może ty to odczytasz? Dobra, zejdźmy. Gra nam każe tutaj dotrzeć. Okej. A zobaczmy sobie mapę i zobaczmy, czy coś tu jeszcze jest. Po drugiej stronie mamy dwa znaczniki. Tylko nie mam pojęcia, jak się do tego dostać na ten moment. O kurwa, się wystraszyłem. Co to kurde za jakiś aligatorowy krokodyl. Nie gryź mnie. Ty, Mendo, będziesz teraz z wody napierdalał? Sam tego chciałeś. Kurwa mać, skąd oni się tu wzięli? No i po łodzi. Ej, to też prawda akurat. Czekaj chwilę, Freya, bo tu jeszcze jest HP do wzięcia. Powiedział, że nie da się zmienić przeszłości. Tylko to, jak nas kształtuje. Chyba miał rację. Dawno nie miałam powiernika. Czy Bóg niewielu słów zechce czasem mnie wysłuchać? Jeśli tylko chcesz. No dobra, ukończono questa. Niepokój Freyi. Ja bym teraz na przykład chciał śledzić to. Bo tu jeszcze nie pływaliśmy. Te znaki. W pobliżu są sługi Seidr. Zasnute przejście. Okej, okay, to nam się quest zaktualizuje, to weźmiemy sobie ten, wybierzemy pewnie. Kula lądy. Uważaj. O, nie wiemy, dobra. Jaką ma moc. Naprawdę sądzisz, że wysłałaby nas po nią, gdyby miała nas ukatrupić? Zanieśmy jej to i już! Ciekawe. Tam są dwa, a trzeci jest tu?
Masz, Frejo, jakikolwiek pomysł? A, dobra, już wiem. To już... Że tamte dwa... Aha, dobra, chyba trzeba wszystkie trzy tak zrzucić. Czyżby trzeba było to zrobić jeszcze inaczej? Strzały pieczęci tu nie pomogą. W takim razie jak to zrobić? Strzały pieczęci tu nie pomogą. No jak nie? No jak nie pomogą, jak pomogą, co ty mi pierdolisz? To było wiadome. Po drugim rzucie. Jak tu nie zdążyłem dobiec i zużyć tego, no to było już wiadome, że muszę wziąć i użyć strzał pieczęci. Bo jeżeli rzuciłem w to i rzuciłem w to i nadal to jakby się zdezaktywowało, no to było logiczne, że muszę to wziąć i zużyć. Dobra, płyniemy dalej. Tu zrobiliśmy chyba questa przy okazji, tak, ale tu mamy jeszcze jednego. Trzeba się do niego jakoś dostać. Więcej znaków sług Saidr. Towarzysze Gunhildy muszą być blisko. Spójrz, co zrobili z tym miejscem. Dobra, tam jest skrzynka. Jak się do niej dostać? Wszystkie fragmenty pancerza Lundy zgarnięte. Podobnie jak ta dziwna kula. Go! 200 IQ. No dobra, zobaczmy co mamy tu dalej. Tu nic nie ma? Co jest? A tu, dobra, wejście po ścianie. Okej. O co chodzi? No idę po to, co zrzuciłem, nie? Mamy jeszcze 10 minut, więc na spokojnie możemy sobie popykać. Jutro oczywiście o godzinie 15 odcineczek z Until Dawn. Kolejny z tych, co nagrałem w sobotę z moją kobietą. Przeczytałeś coś ciekawego?
ukochaną, a w tą sobotę albo w niedzielę jeszcze siądziemy sobie i spróbujemy dokończyć gierkę. Tak na maksa. O kurde. Właśnie go było słychać i nie wiedziałem. Co on tu tak gdzie jest? To te zagubione duchy Seidr. Przyjaciele Gunhildy. Nie wyglądają już tak przyjaźnie, prawda? Niech zaznają spokoju. Na luziku. I cyk, skrzyneczka. Ej, może nam się uda teraz dotrzeć do tej skrzynki, którą tam zostawiliśmy w ostatnim, albo w jednym z ostatnich odcinków, bo już nie pamiętam, w którym to było miejscu. Skończyłeś? Jeśli chodzi o... No jaki kurwa szybki tu wyleciał. Sama się cofnie, bo ja jestem daleko. Nie, czekaj moment, bo to nie tu. Rodowy kwasira mądrego, a raczej kwasira schlanego. Tak po prawdzie. Jeszcze jeden. Nam brakuje. O, to na przykład żeśmy już skończyli. To akurat bardzo mnie cieszy. Rzucam w nich, bo mam takie wrażenie, że oni nie są tutaj bez powodu. Może jakiś achievement na Steamie można odblokować dzięki temu. Ale pewnie się mylę. Chyba wszystkie. Niech to. Znałam te dusze. Nie sądziłam, że będą na tyle głupie, by igrać z magią Seidr. Nie miały wyjścia. A teraz nie żyją. Żegnajcie. Obwiniasz się. No i? To nie ukoi twojego bólu. Wracajmy do Gunhildy. Chyba, że chcesz mnie dalej pouczać. Nie chcę. Teoretycznie... Dotarłem do miejsca, o którym zapomniałem, a tamtej skrzyni, co tam jest, nadal nie odkryłem. Ale z plusów przynajmniej... Dobrze, że umiesz czytać runy. Dotarliśmy do tego miejsca, więc to mnie akurat cieszy. Dobra, tutaj jeszcze z tego, co pamiętam, szkoda, było... Się inaczej, ale coś takiego. Sługi Seidr odnalazły spokój. Rot! Dobra, i teraz jest jedno zasadnicze pytanie. Ja tu nie wejdę, ale...
No więc właśnie. Wejść tam nie wejdę, ale rozbić to w ten sposób jestem w stanie. Już teraz. Od tej strony. No i dobra, mamy to. Co znalazłeś? A, taką pierdołę. Dobra, tylko co to jest za quest? Ze zjawą. A, dobra, ta zjawa jest tutaj. Okej. No, będzie szybciej, niż chcę schodzić po tej ścianie. Tu jest ta zjawa. Już po wszystkim? Tak. Twoi przyjaciele odeszli. Dobrze. I... przepraszam. Gdybym tu była, zapobiegłabym temu. Uważasz nas za zagubione dzieci? Niezdolne do własnych wyborów? Nie, ale... popełniliśmy błąd. To nasza wina. Nie mogłaś nic poradzić. Nawet gdybyś tu była. Ale... tak, masz rację. Żegnaj, Gunhildo. Żegnaj, bogini. No i kwestik ukończony. Dziękuję, że zechciałeś pomóc moim wyznawcom. Nie pomogłem. Nie ma problemu. Już byli martwi. Ależ pomogłaś. Ukoiłeś ich duszę, a to ukoiło także moją duszę. Czuję się lepiej. Ciesz się tym, to nie potrwa długo. Masz rację. We wszystkich światach z pewnością jest więcej wypaczonych dusz. Ty to zawsze wiesz, jak kogoś podnieść na duchu, bracie. A, to tak. Łatwo. Teraz jak wiem, jak już to działa, to jestem w stanie bardzo dużo rzeczy zrobić w ten sposób. Dobra, zobaczmy mapę. O, tu się nawet udało wszystko zrobić, nie? Na fulla. Tu gdzieś skrzynia jedna została. O, znam tę minę. Coś dla mnie masz, zgadza się? No mam. To, co potrzebowałaś. Wiedziałem, że coś zostawiliśmy. Lundo. Dobra, czas na interesy. Proszę. O, dziękuję ci, ty mój kochanieńki. Helka tęskniła za swoją piłeczką normalnie przez całą zimę. Uwielbia ją. Co? A teraz, jeśli przyniesiesz pozostałe kawałki mojego pancerza, naprawię ci je i to za friko. Ja albo inny krasnolud. Uznałam, że nie odzyskasz mojej kuli, jeśli to powiem. Wybacz. Dobrze, że byłeś ostrożny, bracie. Milcz. On ma rację. A to nie znaleźliśmy tych wszystkich tych. Przez tę zabawkę mogliśmy wszyscy zginąć. Mało brakowało. Nie śmiać się. Kiedy to takie trudne, bracie? Spróbuj. Dobrze, dobrze. Okej. Dobra. Możemy ulepszyć też tarczę. Czujesz żądzę krwi? Dobra. A teraz kolej bogini. Tej nie dam rady naprawić ani ulepszyć nic. Coś dla was wytworzyć? Ożesz, ale ja jestem dobry. Teraz samo zachwyt popadniesz, krasnoludzie. Kurde, to na szóstym.
50, a to ma na szóstym ile? 44, to jest lepsze. Jak ulał. To ja wolę to. To mi co prawda da siły o 3 więcej, ale dopiero na szóstym, a tu będę miał... Nie. To mi da więcej na szóstym, to mi da więcej na szóstym niż to na szóstym. No to czemu to mam... A, dobra, bo to jest obecne jakby. Dobra, dobra, dobra. O, teraz. W porównaniu do tamtego, nie? 41, a to w porównaniu ma 36. Dobra, dobra. Teraz jest git. Korona 36. Pasuje. No i git. Giniony pas lundry. Lundry. 43 ma na poziomie 5, a to ma 36 na poziomie 5. Tu jest gorzej, jakby tak na to popatrzeć, szczerze mówiąc. Dobra. To chyba jeszcze nie wszystko. Chyba nie. Powiedz tylko słowo. A będzie uzdrowiona dusza twoja. Czego potrzebuje wiedźma z lasu? Czego ci potrzeba? Ruszasz w drogę, czy chcesz pogawędzić? Kupię to, a później zarobię majątek, kiedy wanowie zechcą to odzyskać. Dobra. Coś jeszcze? Czy nie. Koniec pitolenia? Wszystko. Dzięki wielkie za pomoc w sprzedaży. Teraz jeszcze tak. To można dodać. Okej. To można dołożyć. Mapa. No dobra, i teraz już nie mamy nic oprócz chyba questa fabularnego. Tak mi się wydaje. Ale będziemy już kontynuować w kolejnym odcinku, bo na teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwonek, wbiję do linku w opisie i miłego popołudnia. Cześć!